Witaj, witaj na kanale Rock Day. Jak czytać taby? Jak czytać same taby? Ten filmik chyba już podobny był zrobiony. Nie w to, co prawda w takich warunkach cudownych, ale był taki filmik robiony. Jednak myślę, że jeszcze raz to warto powtórzyć, bo często się też pytacie, jak czytać taby, jak to ogarniać i w ogóle jak to ująć, że tak powiem, za ręce i nogi to złapać. Uwaga, herbata nie z metalu. Ja pozwoliłem sobie wziąć kartkę papieru i podkładkę, książkę. Najważniejszym elementem tego, że najważniejszym elementem tego, jak czytać taby, jest fakt, że tabulatura po prostu to jest postać gryfu. Generalnie mamy 6 strun. Zwykle tak mamy w tabach. W gitary tak stworzone. Tabulatura generalnie jest stworzona w ten sposób, że mamy, jeżeli to jest tabulatura w notatniku, jeszcze używa się notatnika do tego, tabulatura na songsterze, to zaczynamy w ogóle od podpisania strun. Zaczynamy zwykle od struny najgrubszej. Najgrubsza po prostu podpisywana jest E. Później A, D, G, B i zwykle najcieńsza struna jest podpisywana małą literą, po to, żeby było jasno i klarownie, bo wiadomo, no jeżeli ktoś nie było wyjaśnione, dlaczego jest małe E i co to znaczy, to po prostu nie będzie wiedział. W każdym razie cienka struna, najcieńsza struna to jest E. I teraz taby. Jeżeli mamy w notatniku taby rozpisane, to zwykle one są po prostu pisane, jest linia i cyferka na tej linii. Ja zwykle rozpisuję, czy tam powiedzmy w songsterze, bodajże w songsterze jest chyba zrobione w ten sposób, że struny mają, nie wiem, czy tak jest to zrobione, nie pamiętam teraz dokładnie. W każdym razie to jest forma gryfu. Struna E najcieńsza, struna B, struna G, struna D, struna A i struna E. I teraz każda z tych strun po prostu ma swój przedział na tabulaturze. I ważne jest to, że tak naprawdę struna najgrubsza na papierze jest najniżej. My to naprawdę mamy w ten sposób. Mamy najgrubszą strunę najwyżej. Więc to jest bardzo zasadnicza sprawa do nauczenia się, że my patrzymy troszeczkę jakby na odwrót. Czyli tak jakby ta struna najgrubsza jest najwyżej u nas fizycznie. No, no, tak, 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 tak. Tok, 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 tok. No i teraz wypisujemy to, co jest, jak to odczytywać. No powiedzmy, gdzieś jest napisane 000. No to 000 to znaczy, że to jest po prostu struna siomucho. To jest struna po prostu nieuderzona, nie naciśnięta na żadnym progu. To jest po prostu, jeżeli to jest struna, pyk, pusta struna, nie naciśnięta na żadnym progu, uderzona. Natomiast jeżeli na przykład mamy, powiedzmy, 2, 4, 4. Jeżeli mamy w ten sposób zapisane, to znaczy najgrubszą strunę E, strunę piątą A, strunę czwartą D łapiemy na progu, najgrubszą na drugim progu, piątą strunę na czwartym i czwartą strunę na czwartym progu, równocześnie. I teraz uderzamy równocześnie w te trzy dźwięki. No, oczywiście może być tutaj więcej tych napisanych, bo może być tutaj też 4, tutaj na przykład 3, tu na przykład będzie 2, to już mamy jakiś akord, który zagramy. To jest natomiast taka podstawowa w sumie forma power chordów, czyli takich rockowych riffów, też tak nazywanych. Natomiast możemy mieć równie dobrze na przykład napisane coś takiego 0, 1, 3, 5, 8. Jeżeli mamy taką postać napisaną na strunie, to znaczy, że na strunie G, czyli na strunie 1, 2, 3 co do grubości, czyli na strunie trzeciej, gramy natomiast 0, czyli pusty próg, na pierwszym progu, na trzecim progu, na piątym i na ósmym, czyli wychodzi melodia ty, 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 ty. Coś takiego też wychodzi, prawda? To mamy zapis, że gramy na jednej strunie. Natomiast może być też taki zapis, że jest, załóżmy, powiedzmy 1, 3, 5, załóżmy 7, 8. To natomiast chodzi o to, że gramy na poszczególnych strunach, czyli na najgrubszej, na pierwszym, na piątej, na trzecim, na
czwartej na piątym progu i później 7-8, czyli ty do zagrania w ten sposób. Oczywiście tych różnych oznaczeń tabów jest też dużo, bo na przykład mamy, może być vibrato, czyli na 8 progu to jest taka fala, gdzie gramy. To myślę, że zrobię w ogóle osobny filmik z różnymi tymi motywami artykulacyjnymi. Jednak chodzi o sam sposób odczytywania. Myślę, że więcej tutaj motywów, więcej jakby opcji nie ma, bo mamy albo gramy równocześnie, albo gramy na jednej strunie, albo na kilku strunach. Oczywiście tych kombinacji jest bardzo dużo, bo ile melodii na świecie, tyle różnych jest rozpisów tabulatorowych, a co za tym idzie, nutowych. W programie, nie wiem czy na Songsterze tak jest, na pewno na Guitar Pro jest też ten sposób, że na Guitar Pro jeszcze mamy pięciolinie, 2, 3, 4, 5. Pięciolinie normalną, pięciolinie. Normalną pięciolinię muzyczną, prawda? Gdzie z kolei bardzo istotnym elementem jest to, że jest rozpisane, że na przykład dźwięk 0, 1, tutaj jest jakiś dźwięk, prawda? 0 to jest dźwięk A i on jest, ma podaną wartość rytmiczną, na przykład to jest ósemka. Później tu na przykład mamy A, co mamy AIS, czyli będzie z krzyżykiem, i natomiast on też jest ósemką. Dzięki temu wiemy, jaki jest rytm danej melodii. Aczkolwiek, jeżeli tutaj ty jesteś początkującą osobą, która zaczyna grać, to te rytmy teraz w tym momencie i tak ci nie pomogą, ponieważ aha, kuźwa, jeszcze tu muszę ogarnąć, a jeszcze tutaj mamy jakieś wartości rytmiczne. To zwykle i tak jest, mamy w Songsterze, dajemy play i wszystko idzie i mamy jak na talerzu pokazane, czy w Guitar Pro, czy w Tux Guitar, czy w jakimkolwiek innym programie. Wszystko mamy jak na dłoni, ponieważ dajemy play i wszystko nam to gra. Więc wtedy musimy na ucho sobie pomyśleć, posłuchać dydydydydym, dydydydydym, w takim to tempie było zagrane, prawda? Więc na razie dla osób początkujących najważniejsze jest to, żeby nauczyć się dokładnie odczytywać, które to mają być struny złapane, bo równie dobrze, na przykład, jak mam 2, 4, 4, to może być równie dobrze, na przykład, zrobione 4, 4, 2. Czyli łapiemy troszeczkę na odwrót, wtedy zupełnie jest inny power chord, zupełnie inne brzmienie, więc dlatego musimy się nauczyć, mieć bezbłędnie, wyuczyć się tego. Szósta, piąta, czwarta, trzecia, druga, pierwsza. Najgrubsza, piąta, czwarta, trzecia, druga, pierwsza. Najcieńsza, najgrubsza, prawda? Tu mamy. Który próg? Drugi, czwarty, czwarty. 1, 3, 5. Tych rzeczy trzeba po prostu koniecznie się nauczyć. To jest jakby taka najważniejsza umiejętność podstawowa w czytaniu tabów. Myślę, że na pewno my będziemy to jeszcze rozbudowywali. Będę o tym jeszcze pisał, znaczy o tym będę mówił. W każdym razie waszym zadaniem jest to, żeby po prostu sobie tą tabulaturę porządnie wykuć na blaszkę i wiedzieć jak łapać, wiedzieć który próg jest gdzie na gitarze, a później przyjdzie już z łatwością odczytywanie tabów w rzeczywistości podczas grania. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych wideo.